Betclic ostatnio dał mi bonus, to z wami robię od razu. A jak widzicie, proszę państwa, Betclic daje bonusy, Betclica trzeba lubić. Pozdrawiam Betclic. Słuchaj, Betclic lubimy, ale z rywalem widzę, że po walce nadal zła krew jest. Znaczy, zła krew. Słuchaj, ja tam chciałem nawet powiedzieć w tej klatce, że wiesz, że w porządku, że przegrał druga walka, żeby dali mu następną szansę. Wiem, jak jest ciężko zawodnikowi, tym bardziej, że ma rodzinę, ma dziecko i tak dalej. Ale jak on zaczął jakieś tam krzyczeć, że coś kurwa chodzi w kickboxingu i tak dalej, to kurwa Zadora, nie spierdalaj po ringu. Miałeś tyle pokazać, tyle udowodnić. Tyle za mną chodziłeś, zaczepiałeś. Chciałeś się włączyć nie w swój w ogóle konflikt. No i dzisiaj pokazałeś, jakie jesteś waleczne serce. No takie są moje odczucia, nie? Czy był jakiś moment w tej walce, kiedy poczułeś, że nie prowadzisz gry w oktagonie, jakby gra w oktagonie nie jest po twojej stronie? Tak, jak biegłem za nim i się wywróciłem o niego, bo nie wiem, co on mi chciał obalić czy coś. Dla mnie to cała walka była moja. Kontrola oktagonu, zadawanie ciosów. I on w ogóle nie chciał podjąć ze mną jakiejkolwiek wymiany. Uderzył coś i go nie było. Uderzył, ja rozumiem, uderzyć, celnąć, odejść i tak dalej, bo niby byłem trochę większy, no ale mordo. Do większego się skraca dystans, prawda? Mordo, to on był gościem, który całe życie jest pancerem. Bo ja mam kwadratową stójkę i on normalnie był jak truś pędzi wiatr, myk, myk i go nie ma, myk, myk i go nie ma. Czyli wnioskuję, że spodziewałeś się dużo więcej, dużo cięższej walki. Spodziewałem się twardej walki, a to nie była twarda walka. Mocnych wymian. Mordo, ja nie pierwszy raz walczyłem z takim gościem, że ja musiałem latać po oktagonie, bo już w ogóle w pewnym momencie doszedłem do wniosku, mówię, no przecież tak nie może być, że my będziemy stać zadawać dwa ciosy i nic się nie będzie dziać, bo ci ludzie mnie wywiszą. Powiedzą, po co im ten basterdach ty w pełni. No to następnym razem sprinty trzeba będzie trenować jeszcze na sali. Nie no, ja już nie chcę z nim walczyć, niech on walczy z Kwiecińską, niech walczy. A już była walka. A mordo, no tak. Może on sobie wziął do serca zalecenia Kwiecińskiej, bo on coś tak mówił, żeby był lotny, to... O, jest tam, pokazuje coś jeszcze. O, wariat, usiadasz sobie. Nie no, mocny gość jesteś. No, krótka wymiana zdań. Słuchaj, jakby miał dojść do walki z Normanem, to w jakiej formule? No w MMA. O, to by było ciekawe. Zresztą pierwsza sprawa jest taka, zobaczymy... Zobaczymy, co dalej będzie chciało Fame robić. Kontrakt jeszcze trwa, czy...? No właśnie o to chodzi, że mam nadzieję, że Fame będzie chciało, abym dalej był ich zawodnikiem, bo muszę powiedzieć, że... No, kibice mocno skandowali po werdykcie, co sam słyszałeś, więc no, dziwnie byłoby... mnie kochają, mordo. Pasta ma... kanał EBEB. No może to jest mało takie skromne, ale lubimy... Ja i mój kolega robimy dużo, żeby ludzie... Mieli rozrywkę w internecie pozytywną? Nie, żeby czuli z nami taką więź, chemię i tak dalej. Piotrek non stop robi live'y. Za każdym razem, jak dziś jesteśmy, to dużo czasu poświęcamy na to, żeby porozmawiać z kibicami, porobić sobie zdjęcia. Może w przyszłości się to zmieni, ale na razie chcemy, żeby oni czuli, że my jesteśmy jednym z nich. A powiedz, kto z Akademii mógłby się nadawać jako trzeci do EBB? No jest, Wojtek. Ale w sensie tak na stałe, nie? Na stałe to musi EBE zadecydować, bo to jest szara eminencja polskiego internetu i to on wybiera, a nie my. No to może się doczekamy. Dzięki wielkie i gratulacje. Dziękuję.